Jesteśmy na torze Słomczyn, właśnie przyjechaliśmy i dzisiaj zaczynamy pierwsze zawody kocurem. Ale będzie jazda. Przygód ciąg dalszy, aktualnie odpalam auto i je gaśnie. Na szczęście jest Newton na torze, zaraz podejdzie z kąpem, podepnie się. Gaz trzyma brudno, a on spada, nie? A co się dzieje u pana? Dobrze, musi zacząć. Mamy naprawione auto, Kamil wymienił przepustnicę, Newton tutaj poklikał trochę. Wszystko wygląda na to, że mega dobrze działa, tak więc odpalam kocura i lecę na kwalifikacje i ogień! Panie, co tu się właśnie dzieje? Wyciągam skrzynię biegów. Patrz, tutaj w ogóle nie ma. Coś jest nie tak z tym sprzęgłem. Ładujemy to do auta i ciśniemy do Radomia. Chłop stoi we 46 z towarem dla nas. Kamil, proszę cię, zrób to jak najszybciej. Tak, zajebiście. Mamy sprzęgło, to jest w ogóle zajebista informacja. Siema, jest niedziela, ciśniemy na dzień zawodów. Niestety są korki, żeby dojechać do Słomczyna. Chyba się delikatnie spóźnimy. Nerwówka jest rana, ale ogarniemy. Słuchajcie, niedziela rano, ledwo wyrobiliśmy się na trening. Kocur odpalony, mamy mokre warunki. Tak więc dzisiaj pierwszy raz jazda na mokrym kocurem. I mamy tylko godzinę treningu i potem już zawody, więc trzeba coś po tych parach pojeździć. Wygląda moje biuro na zawodach. Mam stoper, mam słuchawki z mikrofonem, jestem połączony tylko z Pawłem. Mam swoje osobiste notatki odnośnie przejazdów różnych zawodników, że jeżeli Paweł trafi w parze na któregoś z nich, będę miał informację, jak jeździł, czy jeździł szybko, wolno, gdzie spłycał kąt, na co zwrócić uwagę. I tak samo jest z tym oczami jego na zawodach. Teraz Paweł będzie miał pierwszy przejazd po nocnych walkach Kamila i naszych wieczornych wojażach. Będzie zaraz pierwszy przejazd i przede wszystkim na mokrym. Pierwszy przejazd Pawła na nowych oponach Extreme Tires. Po dwóch przejazdach generalnie jest mokro i dobieramy teraz opony i powiem wam, że jak to auto jest nerwowe na sucho, bo jest nerwowe na sucho, to to co się dzieje na mokrym to jest normalnie, jest naprawdę agresywne to auto i trzeba się bardzo skupić, żeby w ogóle je utrzymać w poślizgu. Mam dużo korek na ten moment, jestem tego świadom. Robimy przegląd auta i będziemy się teraz skupiać w sumie na przednim skręcie, ponieważ auto jak wpadnie duży kąt na mokrym, to jest taka sytuacja, że to auto dosłownie stoi w miejscu. No. Ja się nie napędzam, tylko stoję i jest problem. Sprawdzimy, jak wygląda Ackerman, jak jest ustawiony, czy jest na zero, czy nie, ponieważ to ma duży wpływ na prowadzenie się samochodu, jak i zakręcie, bo to chodzi o, czy nam wypycha auto na zewnątrz, czy wciąga nas do zakrętu. Musimy się skupić na ustawieniu auta i po to są te właśnie zawody, żeby porównać te wszystkie rzeczy w porównaniu do innych topowych aut, które są konkurencyjne i które pokażą nam, w którym levelu jesteśmy, w którą stronę musimy iść, jak musimy się przygotować i tak dalej. Tak więc generalnie jeszcze mieliśmy małą awarię czujnika od temperatury oleju, od ciśnienia oleju, przepraszam. Ale mamy na zamianę od Ekumastera ten czujnik, tak więc jesteśmy dobrze przygotowani. Co prawda nie mam wszystkiego, ale w tak krótkim czasie się ogarnęliśmy z dużą ilością części, co teraz owocuje. Nic nas nie zatrzymuje, słuchajcie, tyle ile mamy przygód, to jest naprawdę grubo, ale nic nas nie zatrzymuje, cały czas ciśniemy do przodu. Team jaki tu mamy, jaki kurde udało się zorganizować, jestem mega wdzięczny wam wszystkim, którzy tutaj pomagają w tym. Marek zrobił mega robotę, Kamil obsługuje furę od 2 dni i naprawdę mega się spisuje. Tasiem jako spotter wszystko mi mówi, co mam pokazać, też właśnie dba o geometrię, o wszystkie ustawienia, próbuję wyłapać to, co można. I lecimy do przodu. Mamy też ekipę media, Asia robi też to z foty, zresztą możecie je obczaić na Facebooku, na Instagramie. Jest też Łukasz, który pomaga nam z filmami wideo. No i lecimy do przodu. Lecimy. No, także na razie chałupniczo bierzemy. No, niestety, ale tak jak Paweł wspomina, musimy polecieć na geometrię 3D i jeszcze raz to wszystko porządnie poustawiać. Dokładnie. Dobra, pal! Jesteśmy świeżo po przejazdach. No generalnie dobrze, że spadł ten deszcz, bo wiemy, co mamy do poprawienia w aucie. Na aucie to jest zupełnie inne auto, się prowadzi bardzo agresywnie. Musimy popracować nad geometrią, ale fajnie, bo sprawdziliśmy różne opony i ta opona już jest dużo bardziej stabilna, jest szybsza. Teraz chwila przemyśleń i o 13 jedziemy top 32 Bajrana. O 13? Jakoś w okolicach 13, no. No. Także generalnie będziemy też obserwowali, co się dzieje z torem, bo jeżeli nie będą żadnych opadów, to podejrzewam, że tor przeschnie. Generalnie sami zawodnicy przeschną tor, samą jazdę, także zapowiada się ciekawie. No, jesteśmy ciekawi w ogóle, jakie warunki będą na torze i jak się przygotować pod to, czyli dobór ciśnienia w opon, opony, zawieszenia i mapy silnika. No, te zawody to jest mega trening, po prostu można powiedzieć, że chyba najlepszy możliwy trening, jaki mogliśmy sobie zafundować. Pochwal się, powiedz, do której wczoraj siedziałeś? Do której wczoraj siedziałem? Do 5:00. 9:30. A wstałem za 6:15, żeby jechać zmieniać opony. I godzinę spałeś? No trochę więcej niż godzinę. A gdzie spałeś? W busie. A naprawiłeś chociaż? Nie, nie widać? Dobra, dobra. Jakbym pojechał do hotelu, to bym spał jeszcze mniej. Zanim bym go znalazł, zanim to wiesz. A dobrze, że tak zrobiłem, bo Paweł by miał dużo mniej treningu. Bo ja byłem o 7 i zmienialiśmy już opony. No. Więc i tak, a Paweł przyjechał tam koło 8. Więc byłaby lipa straszna, bo by jeździł dużo mniej. Najważniejsze, że się udało i że można jeździć. Słuchajcie, jest akcja. Generalnie zawaliłem naprawdę grube agro. Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle kocur jest cały walony. Tak to się prezentuje. Tu jest jedno koło. Tu nawet się robak załapał, zobaczcie. Przyczyną było to, że wszedłem na bombie. Mieliśmy jeden bar na na oponie wrzucone ciśnienia i spadła opona z felgi. Zobaczcie, ta felga jest cała przerysowana. Spadła mi opona z felgi i nie miałem totalnie kontroli nad autem. W ogóle pierwszy raz takie coś mi się przydarzyło w życiu. I było to turbo dziwne. Teraz tak naprawdę czeka nas serwis fury, w ogóle sprawdzić, czy nic się nie stało z zawieszeniem, bo naprawdę tam no, trochę wypadłem. Na szczęście bodykit jest cały, musimy umyć furę. I tak naprawdę, co było przyczyną? Najprawdopodobniej przyczyną w ogóle było to, że opona jak była zakładana, to była zrobiona na jakiś smar i ona po prostu zaczęła się ślizgać. Opona na feldze i przez to spadła i taka jest sytuacja. Tak więc w ogóle skończyliśmy już treningi i teraz pozostają nam już tylko zawody, więc w ogóle nie mamy czasu na jakiekolwiek testy, na jakiekolwiek przygotowania, tylko musimy pojechać all-in. I oby się udało, ale jak to mówią, szczęście sprzyja dobrym, czy tam lepszym, więc jak mamy szczęście i jesteśmy tymi lepszymi, to się uda. Dołączył do nas trzeci Łukasz. Łukasz! No. Cześć! Siema. Jak ci się podoba? Dziękuję, dobrze. Na razie ten, gasimy pożary. Chyba myjemy fury, chciałeś powiedzieć. To zaraz. A zobacz, to już ten puchar, zobacz sobie. O. Mamy BMW 1. Chłopak w Pro 2 zajął drugie miejsce. Pozdrawiamy, gratulujemy. Co mamy tutaj za motor? LS3 na kompresorze. Na kompresorze? Tak. No, szóstka jest z przodu? Nie. Jest ile? 630 koni, 910 N. Ale to dopiero pierwszy wyjazd tego samochodu. I testujemy tak naprawdę. Dzisiaj w walce o pierwsze miejsce zerwał mi się pasek. O, od kompresora, więc straciłem doładowanie. No i się dla mnie jazda skończyła. No co, wcześniej generalnie tu był też chyba BM-kowy jakiś motor, nie? Coś kojarzę. Kiedyś był M50. M50 2,5, nie? Tak. Potem trafiło, ale tak ja już kupiłem ten samochód, no to już był jednak LS3. Aha, a to jest cały czas ten sam motor, czy nowy pies? Tak, cały czas ten sam. Tylko, czyli że podaje cały czas. A zakupaliście coś, czy nie? Cały jest zakupy. Ja jeździłem na początku wolnossącym i on też był zakupy cały. O, spoko. No co, to gratki, powodzenia na kolejnej rundzie, trzymaj się tej. To jest ten słynny Peter. Zobaczcie, stoi przy aucie. Może się przywita z nami. Dzień dobry. Można się przywitać, zobaczyć, dotknąć, pomacać. Ej! I jak się powiedz, Peter, nowa furka? Pierwsze zawody? Słaba jest. Nie, mocy brakuje? Szukam mocy. Mocy przybywa, ja tu nic daję mu. I czasami jest taki problem, że jak się odpali, to jedzie szybciej niż ja myślę. Ale tak na poważnie powiedz, jak twoje wrażenia, pierwsze zawody, nowe auto? Rozmawialiśmy o tym, no co, no to tak jakby się z awionetki przesiadł na prom kosmiczny. Fajnie, co? Inny level, co? No już tak, no trzeba się uczyć znowu auta, nie? Po twoim przejeździe musiałbyś zawsze troszeczkę czasu minąć, zanim puszczą kolejnych zawodników, bo nic nie widać na torze. Nie, aż tak źle nie jest. Jozety chyba bardziej smażą. Nie. Jak raz wyspinowałeś i dodałeś gazu, żeby ruszyć, to była przerwa, jakby ktoś wpadł, wiesz, poza tor. Tak, break time, nie? Także co, Peter, powodzenia, obyśmy się spotkali w finale. O. A ty jedziesz też? Tak, Paweł jedzie to 32, jadę to 15. I później znowu. Tak, i się zmieniamy. To czekaj, trzeba wyliczyć. Nie trafił na ciebie. Mocna jest ta fura, co? O, robi wrażenie. Turbina. Jak zwykle na tym wyjeździe festiwal problemów. Teraz nie wiadomo, co się dzieje. Nie chcę zauczyć pomp paliwa. Z NPM-u nie ma kontaktu. Newton właśnie siedzi, sprawdza, walczy, żeby w ogóle pojechać zawody. No, robi się mega nerwowo, bo czas jest coraz bliżej startu. A co chwilę jakieś fochy strzela to auto. Także no, sam jestem ciekawy, co się teraz wydarzyło, ponieważ w ogóle auto nawet nie chce odpalić. Kamil wyciąga świecę w tej chwili, zobaczymy, czy motor nie zalało. Także co, jest znowu walka. Newton, przestań w tego pasjansa grać, tylko zacznij porządnie stroić tą furę. To nie jest pasjans, to jest wszystko dobrze zrobione, tylko Paweł ma chyba jakiegoś pecha w tym tygodniu. Pecha, limit pecha już jest wyczerpany na cały rok. Najpierw głowica, później opona spadła. Ciągle coś. Przepływka. Czujnik ciśnienia. Czujnik ciśnienia oleju. Zalana? Nie jest. Dobra, to wkręcaj i zakładajcie z powrotem cerkę. Także widzicie, przyszedł Budda swoimi magicznymi rękoma, naprawił auto. Mam nadzieję, że już teraz czary zostały zdjęte tego samochodu i już więcej nie będzie strzelał fochów i dojedziemy już do finału i nie będziemy mieli żadnych problemów. Musimy samych youtuberów prosić o pomoc, bo nie możemy sobie poradzić. Ale jak widzimy, tam już skręca auto i ciśniemy na tor. Mamy taką sytuację, że właśnie wyjeżdżałem na tor, rozgrzewałem się, robiłem ósemeczki i okazało się, że mamy wyciek paliwa. Z odpowietrznika ucieka nam paliwo i nie dopuścili nas do startu, dlatego szybko teraz zmieniamy ten odpowietrzenie całe, żeby móc pojechać. Po prostu było za dużo paliwa i zaczęło się przerwać. Wcześniej tego problemu nie było, teraz wyszło. Ale chłopaki, tutaj Kamil działa, będzie ogarnięte. To jest za dużo tych, nie? Tych takich grymasów ostatnio. Pierwszy trening prawdziwy. No tak jest, tak jest, taki jest motorsport. Po prostu ludzie tego nie są świadomi, bo tego nie pokazują. My to pokazujemy i tak jest po prostu. Nikogo to nie omija. Naprawdę wygląda. Jazdach to 16. Dobra wiadomość, przyszedłem do 8. Niedobra wiadomość, przyszedłem takim, można powiedzieć, walkowerem. Niestety mój przeciwnik, Darek Fabisiak, pozdrawiamy, miał awarię sprzęgła i w sumie tak naprawdę nawet mnie nie gonił, więc nie było walki i przechodzę przez awarię przeciwnika. Moje przejazdy były dobre, kolida, niestety nie mogłem się sprawdzić jako goniący, ale teraz będzie okazja, żeby to zrobić w top 8. Tak więc trzymajcie kciuki. Tak jest. No generalnie jestem dużo bardziej zadowolony, bo ten pierwszy przejazd z parek to była pan tragedia, no nie gra. No. Teraz się poprawiłem i jest ok. Mamy to 4 i jedziemy, nie wiem, czy idziemy. Chyba z Pawłem Korkulińskim. To zobaczymy, nie wiem czy wiadomo nawet. Ja też nie wiem. Nie wiem. Zajebiście! O, ale siadło! Ale widać było, że siadło. Pierwszy, ja się bałem, bo on był blisko ciebie, a potem pach! I tylko tu na samym początku go dokleiłeś idealnie, nie? Słuchajcie, jestem w finale! Jestem w finale, co to się dzieje, to jest głowa mała. Ale jestem tak z siebie zadowolony, pojechałem, jeździłem mega mało w parach i ta para z Pawłem Korkulińskim tak wysiadła. Jestem po prostu zadowolony, no, jest taki potencjał w tej kurze. Muszę się do niego przyzwyczaić, okiełzać tego kociura, ale jest spina w ogóle w pierwszych zawodach. No jest mistrzowsko. Finał jadę z Jakubem Przygońskim. Haha! Będzie Subaru kontra GTA 86. A jednak jest tak, no i to jest bardzo fajne. się działo, powiem szczerze, że mega ogień był. Paweł z przejazdu na przejazd się coraz bardziej rozkręcał. Mega fajnie, że limit pechu się wyczerpał podczas treningów. O, mega emocje. Fura naprawdę już coraz lepiej podajesz, coraz bardziej trakcyjna. Także naprawdę zostały nam niuanse do dopracowania na kolejne rundy. I nadjeżdża prezes. Zajebiście! Stary, najlepsze przejazdy, coraz lepiej. Stary, za twoją pomoc. Ale jak fajnie wszedłeś na niego, co? Stary, jedynie troszeczkę za długo na nim siedziałeś, to ja przez to, że limit pecha się wyczerpał. I na przejazdach wszystko zadziałało tak jak trzeba, nie? No jest podium, to w ogóle jest hit. To jest hit, jest podium, nie? Zajebiście. Ale to jest niesamowite, po tylu przygodach, co mieliśmy, słuchaj. To podium w ogóle to jest mistrzostwo świata, nie? Jak super rany, no. Mega. Mega, no mega. Nastawienie przez cały czas było zajebiste. Nie, no, nie mówmy tak, że tak było. Ja nie ukrywam, miałem taki kryzys swojego czasu. Ale to właśnie pokazuje, że trzeba cisnąć do końca po prostu i nie odpuszczać. I to owocuje po prostu takimi emocjami, takimi przeżyciami, że nie spodziewałem się, naprawdę. Słuchajcie. O, ogień, drift life. Nerwy, wyczekiwanie na oficjalny werdykt, ale czy pierwsze, czy drugie, to i tak moim zdaniem... To jest tak, w ogóle to jest i tak niesamowite, to nie ma znaczenia, powiem tak. W tym momencie nie ma do znaczenia. Nagrody będą wręczali sędziowie, będzie wręczał prezes. Miejsce drugie... Yeah! O, Andrzej, proszę. No i zwycięzcą wczorajszych kwalifikacji został Jakub Przygoński! Okej, to dziękujemy, ale nie idźcie jakoś szczególnie daleko, bo wiadomo. A zwycięzcą, czyli zdobywcą trzeciego miejsca jest Paweł Korkuliński! Brawo, brawo, brawo! Ale brawa też dla Marcina Stasiaka. Więc teraz zapraszam... O, Paweł Grosz, cześć. Jechałeś już? Okej. I Kuba Przygoński, proszę bardzo. No i oczywiście po raz kolejny prezes Polskiej Federacji Driftu, Adam Fijał. No i teraz ciekawe, bo myślę, że ludzie się mocno zastanawiali. A też jeszcze ciekawe będzie, jeśli się powtórzy z kwalifikacji na przykład podium, nie? Może tak być przecież. Zwycięzcą jest Kuba Przygoński! I jest powtórka z kwali, czyli takie samo podium. Pierwsze, trzecie i drugie miejsce. Trochę nie w kolejności, ale... I tak właśnie wygląda podium. Zdjęcia, a ja już powoli żegnam się z wami. Dziękuję wam za to, że byliście z nami. To była pierwsza runda driftingowych Mistrzostw Polski roku 2021. Piąteczki. Drift! Słuchajcie, jesteśmy po zawodach. Jak widzicie, mamy puchar. Ja chciałem z tego miejsca podziękować całemu teamowi. Tutaj jest część ekipy tu jeszcze się ogarnia. Naprawdę powiem wam, że było tyle przygód i pokazało, że nic nas nie zatrzymało. Stanęliśmy na pudle i no jest sztos po prostu, brak mi słów. I no nie wiem, powiedzcie coś innego, bo ja naprawdę aż mi się głos łamie, bo jest naprawdę grubo. Paweł, tak to jest. Naprawdę! Proszę, robotę za kółkiem. Cięcia jeszcze raz. Dobra, lecimy na raz. Ufasiu. Paweł naprawdę zrobił moim zdaniem ogromną robotę, bo to jak później się doklejał, to jest w ogóle coś niewyobrażalnego. Bardzo ci gratuluję. Dzięki. Twojej jazdy. Staśiem, co chcesz powiedzieć? Także jest takie przysłowie, że wielkie sukcesy rodzą się w bólach i tym razem też tak było. I to jest naprawdę coś bardzo fajnego, że na sam koniec wszystko zaczęło się zazębiać i auto, i kierowca, który potrafi wejść na wysoki level wtedy, kiedy trzeba, a to niewiele osób potrafi i moim zdaniem tym cechują się mistrzowie. Także mega fajnie, że jesteśmy takim teamem zgranym i moim zdaniem na tych pierwszy nasz test wyszedł na piątkę z plusem, test, bo jakieś minusiki małe były, bo to musiały być, wszystkiego człowiek nie jest w stanie przewidzieć, ale uważam, że naprawdę łącznie głównie z Tobą powinniśmy być wszyscy zadowoleni z siebie. Oczywiście. I cieszyć się, że to tak wszystko się zakończyło, bo naprawdę mogło się zakończyć nieraz o wiele, wiele gorzej, bo mieliśmy naprawdę multum przygód, których część pokazywaliśmy na naszych socialach, część nie, bo tego wszystkiego było tyle, że ciężko byłoby to naraz wszystko ogarnąć. Bo naprawdę, jesteśmy też styrani wszyscy. Każdy jest tak wypruty. Kamil to wtedy chyba spał 3 godziny tak naprawdę, a ogarniał tak dużo. No każdy zrobił tak mnóstwo roboty i każdemu mega wielkie dzięki za to, co się wydarzyło, bo to wszystko się złożyło na ten sukces, który możecie tutaj zobaczyć. Ale sukces tak naprawdę mi się wydaje, że nie jest tutaj, sukces jest w nas i w tym, co my zrobiliśmy i że pudło. Dokładnie, na tym poziomie to sukces zbiera się z małych szczegółów, które przy połączeniu w jedną całość tworzą już większy element i na wysokim poziomie naprawdę trzeba zwracać uwagę na małe rzeczy, bo one potrafią przeważyć nieraz o zwycięstwie. No. Stasiak, ty mądrze mówisz. Dlatego teraz klinika, czasami się, pakujemy. Trzymajcie się, pozdro, Drift Life! Drift Life!